Rosyjskie wojsko gromadzi się przy granicy z Ukrainą. Wielka Brytania reaguje media. Brytyjscy żołnierze gotowi pomóc Ukrainie. Brytyjscy żołnierze są gotowi do pomocy Ukrainie w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Służby wywiadowcze Wielkiej Brytanii alarmują, że może dojść do inwazji, po tym jak rosyjskie wojska zaczęły gromadzić swoje siły w pobliżu granicy. Grupa zadaniowa brytyjskich sił zbrojnych, licząca do 600 żołnierzy, jest w gotowości do rozmieszczenia na Ukrainie, podał dziennik Daily Mirror. Według tej gazety jednostkom służb specjalnych SAS oraz oddziałowi spadochronarzy zapowiedziano, że mogą zostać wysłane na Ukrainę w ciągu kilku godzin. Przygotowania następują po tym, jak szefowie sił zbrojnych i szef MI6 poinformowali brytyjski rząd, że prezydent Rosji Władimir Putin stanowi wyraźne i aktualne zagrożenie dla Ukrainy i Zachodu. Spakowani i gotowi do lotu obecnie tworzone są siły brytyjskie, składające się z członków SAS, specjalnego pułku rozpoznawczego, medyków, inżynierów, łącznościowców i do 400 spadochronarzy z 16. Brygady powietrzno-szturmowej. Od 400 do 600 żołnierzy jest gotowych. Ich sprzęt jest spakowany i są gotowi do lotu na Ukrainę i albo lądowania, albo zrzutu spadochronem. Są przeszkoleni na obie ewentualności, mówi cytowane przez Daily Mirror źródło. Od końca zeszłego tygodnia w Polsce już jest niewielki brytyjski oddział inżynieryjny, którego celem jest pomoc w zabezpieczeniu granicy z Białorusią w związku z trwającym na niej kryzysem migracyjnym. W niedzielę przechodzący wkrótce w stan spoczynku szef połączonych sztabów generał Nick Carter ostrzegł, że ryzyko przypadkowego wybuchu wojny między Zachodem a Rosją jest większe niż kiedykolwiek od czasów zimnej wojny i Wielka Brytania musi być gotowa na ewentualność konfliktu zbrojnego z tym krajem. Rosja nie chce wywołać gorącej wojny, ale może wykorzystać wszystkie instrumenty siły, aby osiągnąć swoje cele, powiedział.